siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Zacząłem przed ciągnikiem, ale niestety tak cholernie wieje, że kurczę... O, dobra, zamknąłem szybko, nie ma przebiegu. Że kurde, nie wiem, czy będziecie coś słyszeć. Tak, wiem, każdy spodziewał się, że będzie... Kolejny filmik... O cholera, no... Z głęboszowania, ale niestety oramy, bo wał jest tak ciężki, że Johnny nie da rady go podnieść, a bez wału nie idzie robota. Myślę, że jakąś przebitkę będziecie mieli tu wcześniej przed tym vlogiem. Ja pierdzielę, dobrze, szyba mi nie wyleciała. Chciałem wam pokazać obciążnik, więc za dużo nie będę na dworzu gadał, bo nie wiem, czy coś mordy będziecie słyszeli. No co się zawiatł, to rozpętał. Tak cholernie wieje. Z minuty na minutę, że to szok, ale ma coś przyciągnąć, więc całe szczęście, niech tak sobie wieje. Pozdrawiam chłopaków za tempę, naprawdę. Kawał zajebistej, słuchajcie, roboty. Jestem naprawdę mega w szoku, jak to udało im się tutaj zrobić. Mamy taką skrzyneczkę, bo chcieliśmy skrzyneczkę, bo nie zawsze po co dociążać, bo jeżeli nie będzie takiej potrzeby. Pod spodem, ale fajnie słychać, jeszcze dzisiaj cieplutki, można powiedzieć, że przyjechał. Pod spodem mamy normalnie śrubki, więc jeżeli tam sobie, nie wiem, naładujemy piachu, czy co tam będziemy, na razie betonem nie będziemy go zalewać, bo nie ma takiej potrzeby. To zobaczymy, ale naprawdę no, mega kawał dobrej roboty, no tak pasuje idealnie, słuchajcie, przodek chłopaki dostali, więc wszystko odrysowali, tu jest na zabezpieczenie jeszcze na bolec, które my mieliśmy wcześniej, także w 100% on się nam nigdzie nie ześlizgnął, nigdzie nie wypadł, jest idealnie. Jeszcze chłopaki mi dorobili zaczep, jakby trzeba było coś sobie przewieźć, więc mega zajebiście. To jest wszystko w porządku, no miało być głęboszowanie, ale kurde no, niestety nie wyszło. Otworzyło. Niestety nie wyszło, no nie daliśmy rady go podciągnąć. O, spadła mi. Kurwa, o, sztofka. O, dobra, jest okej. Więc mówię, dobra, jedziemy orać. No ja bym generalnie ma cichy przyjaźń pogłęboszować, jeżeli dzisiaj da radę. Chociaż poprzeczniaki. Ja bym generalnie poczekał, bo tyle kilka nefralgicznych momentów, że no nie idzie. No totalnie nie idzie orka. Zresztą zobaczycie sami, no ale rodzice chcą orać, więc no. By nic, trudno. Siadam, jadę jak chcecie. I nic tutaj nie poradzimy. Generalnie wiatr jest, ale jest bardzo ciepły ten wiatr. W kabinie smaży. A no niestety z otwartym nie bardzo, bo też sami widzieliście, co się działo. A też pada tyle kurzu przy okazji. I taki tuman tego wiatru tu do kabiny, że nie było większego sensu. Objechałem sobie naokoło, postanowiłem, że będzie tylko i wyłącznie jedna plica na polu. Takim zestawem morda sobie na to, w jaki sposób, słuchajcie, pozwolić obok, że pod sąsiada. Mało kiedy, bo chyba pierwszy raz jest tu rzepak w ogóle. Na Solcu w ogóle rzepak to jest rzecz święta, bo no, na Solcu gleby są jakie są. Znacie mój kanał nie od dzisiaj, mordy. Więc no, na Solcu mało kto się z rzepakiem wychylał. Tak nagle w jednym roku, nie wiem, w szoku jestem, bo tak, tu rzepak. Kubuś ma rzepak, o Jezus, nie wiem czy to widzicie. Cała górka jest pusta. Pusta, nie ma nic. Totalnie, słuchajcie, nie ma nic. O kurde, ja wcześniej w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, nie serio. Dobra, cyk. Pojedziemy sobie dwójeczką, będzie szybciej. Także u Kubusia tam jest masakra. Tam ten rzepak wam pokazywałem chyba na poprzednim vlogu, jak jechaliśmy. I naprzeciwko też ktoś miał rzepak, więc to jest w ogóle szok. Nie wiem, co to się wydarzyło, że u nas nagle na Solcu rzepaki i to jeszcze w taką cholerną suszę. No ale przynajmniej coś innego i ładnie to będzie tutaj wyglądało. Tu będzie dziwny przejazd z racji tego, że tamtym przejazdem kończyłem potalerzowane nasze po tym jęczmieniu, co tak sami widzieliście, które orałem sobie poprzednio. I była bruza. Tak wyszło, że idealnie koło, jak sobie oraliśmy, to szło w bruździe. Więc mega fajnie, bo wzięło i wywaliło jak największą część na tamtą stronę. Ale następnym przejazdem, jak szedłem, no to pola, wiecie, jak u mnie były porwane. Tak, górka i tak. Tak trafiłem, że był dołek. No i niestety ta pierwsza skiba nie miała z czego wybrać. O, teraz jak już widzicie, mam z czego, więc już ładnie kryję. Ta poprzednia też już nawet w miarę sobie radziła. Jakby ktoś poprzedniego vloga nie oglądał, no to niestety, no to nie jest idealnie tak jakbym chciał, ale no najważniejsze, że jakoś możemy to ogarniać i idzie w
miarę sprawnie. Więc już mniejsza z tym, 15 razy nie będziemy się dopowiadać. Wróćmy sobie, słuchajcie, do kwestii w ogóle Głębosza, ja pierdolę. No ja czuję, że John Deere nie ma oporu w tym momencie w ogóle żadnego, nie? No póki nie wszedł. Widząc go na Bednarach, mówię, kurde, taki wysoki się wydaje, ale jest spoko. Nieźle. Mówię, tonę 500, tonę 900, 2 tony ważyła talerzówka. Mówię, dobra, da radę, nie? Czemu nie? Ma 3,5 dźwigu, więc spoko. Ale niestety prawdopodobnie zestaw jest dłuższy. I same wały, które są na końcu, są cięższe niż prawdopodobnie ten Głębosz. I kurde, chcemy podrywać, a tu nic. I to nie to, że wiecie, podrywało przód. Bo on nawet nie dał rady go podnieść na pompie, z racji tego, że po prostu był strasznie na daleko, nie? O, teraz wszedł, fajnie. Był strasznie na daleko. Dlatego też mówię, dobra, szybka akcja, patrzę, 4 śruby. Mówię, chust. W ogóle nie myśleliśmy wtedy na temat tego, że jednak wał jest po coś w takim Głęboszu. Dobra, weg, kurwa, te 4 śruby jakoś wybiliśmy, moment. Wał został, bez żadnego problemu oczywiście Głębosza podniósł. Bez żadnego Głębosza oczywiście wbił ziemię, bez żadnego problemu. Go ciągnął, no ale niestety na pompie nie da się tego przytrzymać i chyba są momenty, że go wciągało pod ziemię i ja tak, pierwszy przejazd, skupiam się na tyle, patrzę, chyba John Deere tak. I wiecie, pełne galoty, sprzęgło, powoli opuszczamy, no ale i tak w ostatniej chwili on się, chyba wiecie, wyrwał z ziemi, jeb. O nie, 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 dobra, później zostawiłem, jedziemy, skupiam się na przodzie, i co będzie z tyłu, to będzie, gdzieś tam w lusterku patrzyłem, ustawiłem na pompie, widzę, podryguję do przodu, dobra, cyk, do góry i tak dojechaliśmy, zaraz wam pokażę gdzie, do górki może, mniej więcej, no to jest, tu jest tragedia, nie, tu jest kurwa najgorsza tragedia. No ale nic nie zrobimy. Widać co jest pod spodem, nie, widać co to jest za twardzizna w ogóle. No ale najlepsze jest to, że miał padać też czwartek. W czwartek nie ma nic, jest tylko pokazane to na dzisiaj i niestety następny tydzień, jaki u nas jest, to pokazuje bezdeszczowy. No, trochę słabo. No ale no mówię, to już nie... nie mi tym rządzić po prostu. Przyjechałem zrobić robotę, przyjechałem pomóc i tyle w temacie, więc no co, no dojechałem do górki, zawróciłem, mówię, no nie ma sensu, nie, bo no ani ja go nie mogłem puścić więcej niż 30-40 centów, bo później on jest fajnie wyprofilowany, żeby wchodzić w ziemię, no ale on później się tak wpierdala, to by wał go utrzymał, a ja na a pompa nie jest w stanie, nie, po prostu, wiecie, on wchodzi w ziemię i to tyle w temacie, nie. Dobra, siulo, puszczamy, tak. Nie będziemy się teraz pierdzieli, tam chciałem podcofnąć tylko kawałek. No tu też nie wchodzi. Ja pierdolę. Dobrze, poprzeczek może uda się zgłęboszować, to chociaż poprzeczek jakby zaoran, najwyżej ten poprzeczek zrobimy dłuższy. O. Dobra. No i tu jestem w szoku, bo pierwszy raz John Deere odczuwa w ogóle. No ale tu jest ta glina, która naprawdę mega dobrze zachowała wilgoć i która naprawdę bardzo dobrze się rozkłada, bo ja tu pamiętam jak zawsze trzypek ją rentu będzie taki moment, że kurwa no nie szło tam zawsze orać, tam była największa tragedia, więc tutaj widzę John Deere, pierwszy raz poczułem, że mi troszeczkę zaczął grzebać i tracić moc. O, także dobrze, te kwasy też zostały opryskane, bo sami widzicie co pozostawało, to jak to ciężko się kryje, a jakby wszystko tak wyglądało, to pożal się Boże. No i co, zjechaliśmy, skręciłem to, straciliśmy 2 godziny. No ale też wiecie, tu gadałem z Kubą, którego serdecznie pozdrawiam. To jest, wiecie, prototyp, tak naprawdę. To jest pierwsza w ogóle ich tak mała maszyna. Gdzieś w jakiś tam sposób za moją namową to wszystko poszło, bo kurczę, no mieli chłopaki 5, 7. To już wiadomo, nie? To się rozkłada, to już jest szerokie i tam już trzeba te 150-200 koni, nie? Ja mówię, jak chcecie coś, no to 3. Mówię, a dobra, to już chyba wam opowiadałem o tym. Chłopaki, wiecie, zrobili 3 na wzorze 5. Dlatego też ona powinna być szersza, nie tak długa. Powinna mieć szerzej rozstawione łapy, bo ona ma bardzo wąziutko je ustawione. Nie, z jednej strony dobrze, bo większy połać sobie człowiek zrobi tym, nie? Ale to jest naprawdę bardzo wąskie. Nawet to przy John Deere nie wyglądało, tak sobie później kmililiśmy.
I po prostu to trzeba zrobić szersze, tak żeby no przynajmniej dwie łapy szły przy kołach. Przepraszam, za kołami i jedna na środku. Tak moim zdaniem trzyzębny powinien wyglądać. Więc to jest, wiecie, takie dla testu. Cichy weźmie tę piątkę 128 koni. Chcieliśmy próbować Krzysia, ale Krzysiu mówi, że ma takie urwanie głowy. Mówi, sam by chętnie sobie pogłęboszował, bo też mu pług nie wchodzi gdzie nie gdzie. Ale mówi, kurde, przeczepiać się już, mówi, ma ostatnie kawałki, chce zaorać. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Wziąłem tam parę razy, próbowałem tam, gdzie w miarę pług wchodził. Tak wiecie, poprzek to jakoś przeorać. Ale niestety... niestety nawet poprzek nie wszedł. Dawaj, dawaj, malina, no. Nie wychodź. Chociaż żeby mi tam tylnia załapała to. Jestem w szoku. Cały jeden taki moment jest, taki pas. Tak jak jest słup, to totalnie nie chcę skubaniec tutaj cisnąć. Bo zawsze jest taki najgorszy dołek, też w plonach. Ale przez to, że u góry jest piocha, pod spodem jest kurwa jakaś zbita glina. O, tu dzisiaj John Deere'ek będziesz, widzę, miał co robić. Tam jednak ta oreczka całkiem inaczej wyglądała niż tutaj. Jeszcze jakby tam szybek stoi na wiastku, jeszcze jakby to wziął i szybko uprawił dzisiaj w nocy. Zobaczymy, czy to coś popada, czy nie. Na razie jeszcze chmur żadnych takowych nie widzę. Coś tam powoli, ale to już też takie popołudniowo-wieczorne chmury, jak to zawsze. No więc no z Głęboszem sobie odpuściliśmy to jeszcze też i chłopaki sobie też muszą to na spokojnie przemyśleć, ogarnąć. Mówię, to był na razie taki jeden, ale zapytań było dużo. Więc no to jest coś takiego, co też z chłopakami gadałem, że mówię, jednak to są młodzi rolnicy, którzy gdzieś biorą jednak na młodego rolnika jakieś dofinansowania, kredyty, nie kredyty, to wszystko. I też nie jest zawsze, że już masz, nie wiem, 50, 60, 100, 200, 300. Biorą tacy, co mam po 20 parę i też nie będą mieli ciągnika, który ma 200 czy 300 koni, bo tak naprawdę myślę, że mając takiego John Deere'ka 90 koni, można spokojnie w sezonie około tych 25 robić. Ludzie mieli po 2-3-60, po 2-3-60 i robili po 60 hektarów. Na przykład Maćko, gospodarz bardzo długi czas miał chyba 50 hektarów około i on chyba tam długo działał na 2-60, więc no to i takim Johnem i pewnie by jakby tak patrzył. No ale to mówię też o normalnych hektarach, które tak na spokojnie, nie męcząc się, można robić. No to wydaje mi się, że takie 30 mając takiego John Deere'a. Więc też nie wiem, taki Głęboż no, na 30 hektarów to już myślę, że mógłby być potrzebny w takim gospodarstwie. Jak też sami to widzicie, na tych 10 by się przydał. Dlatego też ja mówię, kurczę, zróbcie coś takiego, bo jednak jak się nie patrzy i nawet po tych bednarach człowiek przechodził, to widział, że to jest wszystko bardziej takie dedykowane 150-200 plus, nie? Więc moim zdaniem to też jakiś popyt by tam powiedzmy miało. Dobra, do tyłu się nie będziemy odwracać. Może lepiej. Tam jak ładny żółk po tym jęczmieniu. Dobra, cyk, cyk. Można by było, gdyby mi to trochę lepiej wychodziło z polem, bo chcę też dojeżdżać, żeby jak najdalej już to dociągnąć. Ale chyba zaczniemy sobie to po prostu i tak to trzeba jak najwięcej zgłęboszować, żeby to coś w ogóle było. W biegu to robić, bo wtedy tak, wypłycam przód, w tym czasie już kończy się hydraulika od przodu i ona podaje już wtedy na tył, nie? Więc... Kurde, ja miałem cały czas ten włączony. I teraz tak. Wjeżdżamy. Przód opada. Tył i bez żadnego zatrzymywania. No to działa trochę jak w mokrzynku, tak? Sami żeście pisali, że o kurde. Niczym jak gier mokrzyn. Trochę prawda, bo mi się zawsze tam podobała orka, jak to wyglądało u nich. I mówię, czy to zawalanie brust.
wiecie, robisz sobie przednią skibę w dół, na kółku do góry, tak żeby tylnia skiba była już na wysokości zoranego. I tak sobie, słuchajcie, zawala. To jest ten plus, że kurde, on prawdopodobnie tu też by wychodził. Ale że... O kurwa. Ale że ciągnę go... O pierdole. Że ciągnę go do góry, no to on to w miarę ogarnia. A że tam jest akurat dołek, no to niestety jest jak jest. O kurde, pierwszy raz użyłem tego żółwia i zająca, nie? Wcześniej w ogóle nie miał problemu. To jest puk też lekki, nie? To nie ma co ukrywać. On na... Tu musiałoby być wszystko nowe, założone, żeby to orać w jakichś tam warunkach. Dobra, nie ma co też tak może głęboko tu kurde tego orać. To co gadałem we vlogu poprzednim. Akurat tak go doli se, o SK Płot tam, proszę bardzo. Petrochemia pięknie tam wygląda. O to właśnie, dobra, dobrze, przyciszymy już teraz. Co się dzieje, co się stało? Nie jest późno, może minęła niecała godzinka. Choć nawet nie może. Od kiedy się wyłączyliśmy. Znaczy wyłączyliśmy się, bateria padła. Także możecie dziwne cięcie mieć. A już mówię, dobra, to akurat troszeczkę może tu mi lepiej gdzieś będzie szło, to się włączymy. Generalnie tak, no co, ruda, ale nie łyski, tylko glina się wyorywuje dalej. No widzicie, pod spodem asfalt, ale to tam ciul. Wsadziliśmy kamień, który znalazłem na bruździe i odłączyliśmy sobie przewodziki dwa. O, a nie, dobra, wszystko jest z nim w porządku. Bo cały czas mi się rozsuwał puk, przez co też to mogło denerwować i mogło... jaką pańczę, co chodzi, kurwa, to było sprzątane. Przez co też on mógł mi wychodzić niepotrzebnie, bo wiecie, no tu akurat jak się odwrócę, to mam idealnie, tak jak ja widzę, wy widzicie troszkę wyżej ode mnie. Mam siłownik zakryty, więc ja na niego nie patrzę cały czas. Patrzę od czasu do czasu, więc go poprawiałem. Ale jest tam w tym rozdzielaczu, co już wkładamy hydraulikę. Już mamy tą opcję, że wytarły się ten taki simmering, ta taka gumka. I to całe szczęście można przełożyć, no ale no już nie ma kurwa o kiedy. A mi tak naprawdę rozszerzanie puga nie jest na cholerę potrzebne. Potrzebne mi było pierwszego dnia, jak ja się uczyłem tego puga, bo tylko, wiecie, sprawdzałem, czy lepiej mi się tak orze, czy mi się lepiej tak orze. I wyszło na to, że muszę mieć go na maksymalnie zwężony, wtedy jest git. I mnie to mega wkurwiało, bo ten kamień mi tam wpadał, musiałem go poprawiać. Mówię, dobra, ciul, raz, wyjąłem jeden przewód. No to mi zaczął tak napierdalać, że o tam mi zalał, tu w ogóle przy tym mi zalało festę, cały w ogóle plecak i wszystko, było w oleju, już mówię, kurwa, o świeży olej, a to tyle wywali. No i dzwonię do Jankusa, żeby się trochę podpytać, no bo też ma John Deere'a, też tam wiem, że z tą hydrauliką nieraz się uczył i też mi tam wytłumaczył parę rzeczy, no ale niestety, no nie mam jakiegoś tam tego wolnego przepływu na tym u siebie, no i niestety nic tam się nie dało zrobić, także mordeczko, pozdrawiam, dziękuję za poświęconą chwilkę. No i najlepszym rozwiązaniem było to, że po prostu sobie, kurwa, ściągłem go na maksa, wypiłem przewody, postawiłem go do góry, żeby jak najmniej zleciało, no tu... Nie no, kurwa, tyle w temacie, cyk. Kółeczko do góry. No ale nawet nie musimy brać na maksa. No to, słuchajcie, tu weszła ta leżówka. Tak, tak, tak. Tu weszła mordy ta leżóweczka. I tyle co ona weszła, to tyle wchodzi półki. I on to tylko po prostu dalej przewraca, więc nie ma sensu. W tą stronę jest lepiej. Nie wiem czemu, tam jest taki spadek, dziura i w tym pewnym momencie mi ten półk wyrzuci i on już za cholerę nie chce mordy iść. Więc tu po prostu staram się jakoś opuszczać, jak on już powoli ładuje. Już tak, już ogarnąłem wszystko co i jak teraz mnie nie denerwuje tam ta hydraulika, to już praktycznie się nie zatrzymuje. Tyle wam mogę powiedzieć. Pewnie dla poprzednich vlogów, na poprzednim vlogu i jeszcze nawet na początku tego was to troszeczkę pewnie denerwowało. O, tu chwilę wchodzi, jest pewien moment wyskoku, no właśnie, bo jest... No to jest pierwszy rok, nie? To jest pierwszy rok, gdzie oramy w tą stronę, więc za rok to się już w końcu troszeczkę bardziej przerobi, dobra, słuchajcie. Opa. Musimy go tu troszeczkę podnieść, bo tu jest tak ciężka i zbita ziemia. Pójdzie, pójdzie, dobra.
Teraz możemy sobie ustawić już gaz ręczny i Senuszka niech kurde odpoczywa. I tu już jak wejdzie, no to on, słuchajcie, sobie zajebiście zajebiście radzi. I ja mówię, no teraz już się przyzwyczaiłem, już jest. Ja wiecie, w Mokrzynie nie orałem tym ludziom, bo też piszecie, że a kurde jak Mokrzynie, ale ja nigdy, przenigdy nie orałem szóstką. A jak wiemy, no szóstki miały sobie to, że no, jeździły z tymi większymi pługami na kole. Ja zawsze czwórka, ja zawsze wiecie. Gdzieś tam no spoko byłem przyzwyczajony, dlatego mi to nie robiło, nie? Choć wiem, że generalnie na tych skłosach i skłonach to te szóstki bardziej się trzymają, bo tam wpierdzielisz pługi i ten pług się trzyma, a przy czwórce, jak czasami czwórka nie dawała rady pociągnąć, ja pług musiałem wypłycić i wiecie na jakim skłonie, zaraz czwórkę machnęło, bo też cała waga się opierała na ciągniku, na podnośniku, więc tu jest też całkiem kurczę inaczej. I kwestia przyzwyczajenia, już ogarnąłem, więc jest spoko, jesteśmy już za supem. Nie wiem, szczerze, nie wiem ile to ma, hektar na godzinę czy opierdolę na dużym kawałku, może i tak, powiem wam szczerze, że może to i tak nawet wychodzić, bo kurde teraz to już jak patrząc ile mam z tej strony zorane i z tej, to my zaraz będziemy mieli spokojnie na pewno 2 hektary, jakby to teraz razem połączył, no to jo, to już by, gdzie byśmy byli, jak to razem zoramy to będzie ze 3,5, także dzisiaj to powinniśmy machnąć. Co was mogło zmylić, że już trochę później, to na pewno pogoda, bo wiatr się uspokoił. Biało, dobra, czekajcie, teraz muszę troszeczkę sobie tutaj zapuścić go, bo udało mi się w końcu zrobić bruzdę, przez co też on przy kolejnych przejazdach, jak widzicie, no wyrzuca tą ziemię na pięknie. Już tu trochę przy tym supie ciężko, nie ukrywam, że no to kółko się słucha, ale ono tak daleko cholerne wystaje, że to ono jest ponad jak jedna skiwa, więc no, tak mi się udało zrobić sup. Tu po prostu nie podnosiłem, bo chciałem sobie już równą bruzdę zrobić, że mi czasami mi pługa nie wyrzuciło. I już mówię, dobra, to tam tyle to agregatem co rozciągnę w tamtą stronę. Więc to nie jest źle, jak na pierwszy raz jeszcze mogłem, nie odkroiłbym, mogłem po prostu narzucić na tamtą stronę. Ale to wtedy miał tu niepotrzebną dziurę, więc dobra, ciul. Teraz tak, nie wiem czy tu nie cofniemy sobie i nie spróbujemy wyrównać. Bo jest taki deal, że tu nas troszeczkę wyciąga za każdym razem. No ciekawe co ta ilość wapna tutaj zrobi. Pewnie jak zasiejem pszenicę, to kukurydza wyrośnie. No nie. Właśnie pewnie by wielu z was by... kurde chciało. Dobra, spokojnie. Spokojnie mordeczko. Wielu z was by chciało, żeby jak najwięcej pokazać. Fakt, że ja no nie mam tych... Kurwa, zamyślałem, że mam wsteczne. Nie mam tych supów po chwili. Ty, szybciej kurwa będzie zamiast mucować tym pługiem. Żebym pokazał jak najwięcej jakichś tam, nie wiem, porywań, cokolwiek. No wiecie, jak było denerwowanie się tu, to nie było sensu wam pokazywać tego, bo tak naprawdę to tylko było żółw, zając, powolne jechanie, staranie się, żeby jak największą bruzdę zrobić, no i coś się tam w miarę udało, już jest lepiej o wiele. Ten początek był przekichany, bo też to pole tak szło pod tym kątem, więc to też się nie dziwię. Dobra, jakoś sobie jedziemy. Wydaje mi się, że tam dopiero gdzieś tak od połowy za supem mi się to tak dziwnie zaczęło robić. Mógłbym sobie cofnąć, zajechać. Ale dobra. O. I następny przejazd już powinniśmy to spokojnie wyrównać. Dobra. Pasuje robota. O. Nie wiem, może kurwa przez to, że opolu nie ma. O, lepiej będzie teraz szło normalnie? John Deere będziesz jechał, kurwa, szybko, orał? Pod zasiewy? Jutro na 12 jedziemy do Strzelec po odbiór nasion.
jest to takie pierdolnięcie. Niestety no, uderza o ziemię. Mogę powoli, to staram się opuszczać. Nie, tu nie będzie mam punkt, który maczę. Opuszczam wolno, a to i tak on. Jak zawadzi, to. Ojdzie, no pamiętam, słuchajcie, lata to nie było aż tak suche. I trzepek totalnie się nie mógł bić, więc to też nie ma co narzekać, że ten pług jest po chuju. Bo widzicie, jaką normalnie on robotę robi. Zobacz, normalnie, no nie chcę mi się przepinać, kurde, bo w tym agregacie ten trzepek jest, ale bym naprawdę chciał jechać, zobaczyć, co by tak naprawdę udało się zrobić. Choć patrząc, jak trzepek teraz chodzi mordy, szkoda by mi go trochę było chyba. Powiem wam, że zajeżdżać. O, kolorki piękne. Trochę już w świecie teraz spoko, bo też słońce zaszło, to mi tak nie pali tego, dlatego też jeszcze jakbym dał radę to zagregatować, uprawić, trochę tą wilgoć zamknąć, no to by było super. Jutro by tylko wjechał, zasiał, choć jak jedziemy o 12, to jutro poprzeczniaki, żeby zaorać, bo mówię, dzisiaj w nocy może się uda pogłębosować je, bo nawet nie chcę myśleć. Nie chcę myśleć, co słuchajcie, znam poprzeczniaka, prawdopodobnie by poprzeczniaki, kurde, nie zasiadę, nie? Więc jakby się udało przegłęboszować, no to wtedy je założymy. Do tej 12 bym uprawił i wtedy John Deere, no najważniejsze zaorać, o, zaorać i John Deere weg, odczepiamy, bo to będzie koniec orki, słuchajcie, no niby tata mówi, że koło domu tam zostawia po tym grochu. Nie zbierał tego grochu, a propos właśnie tego, jeżeli ktoś by pytał, bo słuchajcie, to co my żeśmy na wiosnę, znaczy chcieliśmy Dextera, to była zimowa odmiana grochu. Niech sobie on tak leci, bo ja się rozgaduję, patrzę lewo, prawo, to ta noga tak skacze momentami. I my go zebraliśmy w czerwcu, po czym zostało to staryzowane. Jak pamiętacie, jak już rozsiewałem wapno, to on już był taki. I on jakieś 2-3 tygodnie temu zrobił sobie suchutki. Fakt, że tam wyszło, że jest... Ole, bamin, jo, już dole. Wyszło, że on jest suchutki. I można było go ciąć, ale wyprowadzę specjalnie kombajn. Szczerze nie wiem, czy tam dużo tego będzie, czy nie. Boję się tylko, że to będzie odbijało generalnie. Bo po tym, jeżeli my to sobie założymy, więc nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze, co tam tata myśli, ale tam chyba na razie zostaje. Chcemy to zasiać i wtedy będą sobie myśleli, no tam i tak jest wielki niewypał zawsze na tym polu, więc sobie zasieją po prostu wiosennego, żeby może coś było. Może trafi się piękna wiosna, może piękny się rok trafi, to w końcu coś tam urośnie. Dlatego też nie ma sensu siać tam centrali znowu, bo nic nie zbierzemy, nie? Dlatego to już sobie tata tam na spokojnie poogarnia i tak myślę, że jest naprawdę kawał zoranych hektarów, bo do domu mamy, nie wiem, tam 0,7 i tam jest tora. No, pewnie będzie półtora. Robisz bruzdę? Nie? Nie robisz? No dobra. Cyk. Cyk. I wtedy to by było ile? No ponad 2. No to na 2 na wiosenne musimy mieć. Także to jest świat i ludzie, jeżeli to będzie zarane, nie? Tak naprawdę nie, kurwa, nie ma co gadać, słuchajcie, bo zaraz zapeszę, coś kurwa będzie. Tak już wszystko będzie zorane, co pogadamy. Jezu, przejdzie i na ta talerzówka. Ogólnie tyle co talerzówka zrobiła, to tyle tu jest, mówię, dziwną skorupę to strasznie zrobiło, nie? No, zapraszam do wchodzenia. Nie bardzo. O. Teraz zastał. Kurwa, o. Przepraszam. Wyciągnęło mi go trochę. Właśnie to pod tą górkę skubaniutki no wchodzi cały czas. Też przez to, że ciągnik taki gdzie nie jest, wiecie, w jakąś tam... Dopasowuje się do tego terenu jakoś dziwnie. O. No i tu właśnie będzie ten newralgiczny moment, o którym wam mówiłem. Tu i z talerzówką było ciężko, no jest, i widać, w końcu widać te wielkie kawałki. O, i nawet John Deere'ka pierwszy raz, kurde, troszeczkę przestanował, więc wyciągło trochę pół.
zapieczony. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja już się wypłyciłem, to już za dużo nie mogę. O, więc teraz będziemy mieli ciekawą górkę. No już teraz to się łączy, bo już w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, już też widziałem, że ta glina mi się z górki zaczynała i mi pół wyrzucało już w poprzednich dwóch przejazdach. Więc tam już to się, już się zaczęło, już się zaczęło. Więc teraz będziemy mieli troszeczkę na pewno z tym zabawy pod tą górkę. I ta górka to zawsze była taka najbardziej widoczna jeszcze za czasów, jak nie było siewów, znaczy wałów. Zawsze tam nic nie wyrastało, póki deszcz nie popadał. A za czasów wału prawie wszystko równo, w zależności od deszczu. No ale przynajmniej coś na tych górkach było. I tam powiem wam, że to się zbliżałem do dołka i to tam wcale tak źle nie sypie, nie? Bo tam jest ta właśnie taka bardziej ciężka gleba i ona tą wilgoć jakąś tam sobie ma generalnie. Tu wczoraj jak żeśmy opony ściągali w ogóle z przyczepki, jak mi, nie będę mówił jak, a byłem w dresach, nie widziałem, tylko mnie trochę noga bolała. A dzisiaj już coś wyskoczyło. No ale opony ciężkie, obijają, dykty ciężkie. Dobra, widzę, że jest. Znów problem i to. Na dołeczku, dołeczku. A propos jakichś nawozów i w ogóle myślałem, żeby dać jakiś wieloskładnikowy, jakieś może siarki, nie siarki. Wiem, tak, badania glebowe powinny być zrobione. Ale tu nigdy wie jakichś tam wieloskładnikowych, tu nawozów, tego wszystkiego nie było w ogóle sypane, nie? Więc tu na pewno są niedobory. I to, że my będziemy siać zboże z centrali, w ogóle to nie będzie robiło roboty, dlatego postaram się, żeby może coś w tym roku pogadać z rodzicami. Niech coś może ogarną takiego, a jak nie, to chociaż jak nie będą chcieli, to na 2 hektarki może bym coś wziął, żeby po prostu pokazać, tak jak to było i z tym nawozem kiedyś podsiewanie, choć tak już to nie jest praktykowane. No, ale jeszcze raczej wątpię, że coś nawozu zostało, jutro siewy, więc na pojutrze siewy, więc niestety raczej nic tam nie będzie, no ale najlepiej by było, więc może jak jutro bym pojechał, to coś może by ogarnął, bo akurat jest, słuchajcie, podsiewacz. Oj, sorry John Deere, nie powinieneś po takich knejach jeździć. No bo akurat w rozsiewacz to mordy wsypał, nie? No po to też tak ten siewnik był kupowany, żeby była ta oszczędność, nie rozsiewać, tylko właśnie wsypywać w rozsiewacz. Także no postaram się coś tutaj... Pomiędzy tymi dwoma jest ten moment takiego przeskoku. Aaaa! Kurwa, ojedziesz! Nie wychodź, Johnny, proszę, nie wychodź. A ile to razy było, jak się orało, słuchaj, ta trzypekiem, on przód lekki i cały czas tak koła, żeby to nie wyciągało z bruzdy, bo jak była glina, to nie wiem jak było, nie? To jak ktoś z Duniaka ogląda, oram ja, orze ja? Orze ja chyba. Tytuł, to kurwa widzieliście, co tam się działo, jak u nich susza dojebała. Jak to było z 60-kami z przodami, nie wiadomo, no pół ustawienie robi zawsze swoje, tak? Bo jak też na normalnej glebie, to puściłeś kierownicę, to sobie pięknie szedł. Ale no w glinie, no niestety z gliną nie wygrasz, nie? I tak jest moim zdaniem troszeczkę lepiej, jak już teraz raz, drugi dostała tego wapna, to ta glina troszeczkę bardziej taka skruszała się zrobiła. Pamiętni widzowie, czasy dinozaurów, goły Bernard, orka, dwie skiby, tam tego, no to widzieliście sami, coś tam się kurwa działo, jak ta orka wygląda. Czekajcie, jak bym zamknął to okno, ale tam się kurwa kurzy, to widzicie wszystko, ile, no dobra, na powrocie tak zrobimy. Ten zapach, kurde, i ten dźwięk, nie, ten odkładanie gleby, bo byśmy sobie trochę posłuchali. No ale nie chcę mieć tu popłochu.
środku ogólnie powinienem teraz mieć tą otwartą, tą zamkniętą, później się odwrócić i tak robić. Ale na całe szczęście... A nie, zmienił się skurczy syn wiatr. Czyli co? O Jezus. Dobra, trochę tylko wyciągnąłem. O, trochę za głęboko, słuchajcie, bo kurwa, jakieś złoże żeśmy wyorali. Niepotrzebne. No tak to widzicie, u nas jest na tej mozaice, no. Tak to chyba najłatwiej nazwać, nie? O, no i dobra, i się tu zaczyna też. Jesteśmy w tym samym miejscu odpowiedniku podjazdu pod górkę. Tylko wiadomo, tu lżej ma John Deere. Byleby gdzieś pług nie wyskoczył, tak jak już to widzę, próbuję robić. Czym wolniej, tym lepiej tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że kurwa to radio nie przeszkadza wam. Bo nie chciałem bardziej, bym się stacji nie chciał szukać. Kurwa, no proszę, nie rób mi tego. Tyle czasu się starałem, żeby mieć tą bruzdę zrobioną. Mordo, już się znamy nie od dzisiaj, przecież już od wczoraj, od przedwczoraj się kurwa znamy.
bym powiedział. Zobaczymy, jak się będzie zawalało. Bo tego jestem najbardziej ciekawy, słuchajcie. Bo w Mokrzynie tylko widziałem, jak to robią. Więc tu na logikę. Generalnie prawie że na raz. Nigdzie raz musiałem tylko punktu opuścić, ale to z racji tego, że tam na glinie powyciągało i tam ten dołek był całkiem inaczej orany. Ale tak to całe, słuchajcie, takiego czegoś nie było. 7, no bo to będzie gdzieś 7 hektarów, myślę, nawet. Na pewno. Z oranego. Żeby, słuchajcie, był na jedną bruzdę. No bo był jeden zagon tam, na środku. Przez co byli, oraliśmy tak długo, aż dojechałem do tamtej strony. I tą stronę zacząłem orać z tą. Więc no tak naprawdę robimy jedną bruzdę. No takiego czegoś na solcu nie było, bo bruzd zawsze przynajmniej było 4, 5, raz, 2, 3, 4, no 5. 5 bruzd było tu na tym długim kawałku. Więc to jest dla mnie rewelacja, nie? Bo gdzieś tam nie będzie takiego tego narzekania, nawet jeśli chodzi o to, że to nie obrotówka, nie? Tu widzę, że będzie całkiem inaczej, no ale no kurczę, nawet jak będzie co roku jedna bruzda, na następny rok zrobimy tu zagon, to bruzda wyjdzie tam, gdzie był zagon. Więc to prawdopodobnie by było tak, że fajnie jakby tak zawsze było 7 hektarów, nie w kawałku, do orania. To jest rakieta. Bo wtedy nie ma pierdzielenia, nie? Ale najgorzej jak jest coś przedzielane, no to wtedy te bruzdy się robią. Może to też jest jakiś tam, jakby nie patrzeć, klucz tego wszystkiego, nie? Że nie jest orane po trochu. No dobra, będziemy musieli się nieźle nabawić, bo jednak nie jest całość taka, jak myślałem. Mógłbym teraz pojechać i od połowy wziąć tam jedną skibę, ale wydaje mi się, że to może być akurat plus tego, że jednak coś jeszcze tutaj do zaorania będzie. Choć chłopaki, jak dobrze pamiętam, to oni zawsze... no i tutaj mamy to miejsce, gdzie właśnie ten pług sobie wjeżdżałem, podnosiłem, także mi te dwie bruzdy się tu spotkały. Bo niestety, no jakbym pojechał trochę dalej, to nie bym miałbym tak szeroko, kurde. No ale dobra. Kurwa, odjechałem. O, mnie przecież na kamerę wyłączyłem. Słuchajcie, to tak na oko. Wiadomo, tu trochę się odwija to, co się przed chwilą zaorało, ale no to jest w jakiś sposób to. Trochę mam... Dobra, czekajcie. Robimy to pierwszy raz, więc możemy... Czekajcie, czy ja muszę mieć podniesione kółko? Tak, ja muszę mieć podniesione kółko. Ja pokażę wam, o co tam też chodzi. Ło, jak zimno. No dobra. Ciągamy zawleczkę. Tu był jeden do góry. Czyli byśmy musieli sobie teraz zrobić na maksa. Zróbmy sobie na maksa i czekajcie, to tyle mi opuści. No nawet troszeczkę więcej. Czekaj, zaraz sobie zobaczymy. Tak, żeby ta tylnia skibka też coś robiła, wtedy też tamta coś nagarnie. No dobra. Nie wiem, czy nie za mało. Dobra, o jedno. No i co, kurde, tylko takie chmury. Zimno ci? Nie, to już jest za dużo. O, dobra. Może nie powiem, że perfekcyjnie, ale powinno być ok. No to by dobrze było wjechać agregatem, więc prawdopodobnie za chwilkę zjeżdżam, siadam w czypek i lecę działać. Dobra, i teraz też ta pierwsza wtedy nie musi. Niż to, co zawsze się robiło.
pozostawała taka jama. Yamaha, Yamaso, wiadomo, to nigdy, bo gdzieś ta ziemia zawsze jest zabrana i przerzucona z lewej na prawą, ono nigdy nie zrobi takiej roboty, ale tak czy siak, kurde, no ja jestem zadowolony jak na pierwszy raz. Trochę teraz za mocno mam kółko. No ale to też powoduje to, że niepotrzebna ta ziemia już będzie tu przerzucona, a ja agregatem przerzucę to w środek, więc no to też jest duży plus. Teraz można by było jeszcze odwinąć i wpuścić leciutko przód, pierwsze dwie skidki i tyle, żeby jechały, nie? Teraz nie wiem, czy tamte kuźwa tył. Tak, już sobie weźmiemy, on będzie ją powoli wyrzucał do samej góry. No i dobra, jest git, także co mordy. Ja dojeżdżam do końca. Ole, kurde, zachód piękny wyszedł na sam koniec. Ja się żegnam z wami, dziękuję wam ślicznie, mordy, za uwagę. I widzimy się, słyszymy się na siewach prawdopodobnie chyba, no bo ja jeszcze zostawiam baterię, no jeżeli się dziś uda, to jeszcze z cichym działamy dzisiaj. I będzie może głęboko. O kurwa, jakiś kamień był. Będziemy może głęboszować. No, także muszę mieć coś materiału, bo już mam zaraz 20 minut na karcie. Bajo! Najgorzej właśnie było z tym dołeczkiem tam, ale jak widzimy, no niestety, no ma co robić, kurde.